Siódmy turniej czterech skoczni, konkurs numer 3 w Innsbrucku. Notabene 66. A dlaczego? Dlatego, że raz konkurs przeniesiono w 2008 roku, bo były trudne warunki. Mówimy o tym na początku, dlatego, że czasami dmucha mocno, ale oby nie za mocno. I na ten konkurs, na te wydarzenia, być może rozstrzygające dla całego turnieju, zapraszają Państwa Sebastian Szczęsny i Przemysław Babiarz. Przed nami rywalizacja, która może okazać się kluczowa w kontekście walki o zwycięstwo w 67. turnieju czterech skoczni, walki o tę właśnie wspaniałą statuetkę pozłacaną kryształową orła. Rywalizacja w parach. Biało-czerwoni skaczą w drugiej parze Kamil Stoch z Klemensem Meichnerem, w parze czwartej Kuba Wolny Władimirem Zografskim. To widzą Państwo na ekranie. Następnie w szóstej parze Piotr Żyła zmierzy się z Tymi Zajcem. Dziewiąta para Stefan Kula, Anti Alto i siódmy w klasyfikacji wczorajszych kwalifikacji, a dziewiętnasta para Dawid Kubacki i Rok Justin. Wydaje się, że Yoyu Kobayashi wysyła te informacje, te wiadomości, nie macie ze mną szans, że to, co oglądamy w wykonaniu Japończyka na skoczni, no to jest ten kunszt. Wczoraj mieliśmy okazję przecież, Przemek, rozmawiać z Johanem Remenem Evensenem, kiedy wracaliśmy tutaj ze skoczni. On mówi, że Yoyu Kobayashi wszedł do tego świata, do którego dążą wszyscy skoczkowie, kiedy skoki narciarskie stają się dla ciebie ogromną przyjemnością, zabawą, czymś fantastycznym, przeżywaniem czegoś znakomitego, kiedy po prostu bawisz się tymi skokami, a wszystko wychodzi ci znakomicie. Inna sprawa, że ta jego przewaga nad Markusem Eisenbichlerem jest pozornie nieduża. 2,3 punktu. W 21 wieku tylko dwa razy ta przewaga była mniejsza. Ale na przykład, jeśli chodzi o Eisenbichlera, dane statystyczne przypominają, że on nigdy w trzech z rzędu konkursach nie był w stanie uplasować się w pierwszej piątce. Jak pamiętamy, Eisenbichler był drugi w Oberstdorfie i drugi w Garmisch-Partenkirchen. Czyli gdyby ta statystyczna prawidłowość miała się potwierdzić, to dzisiaj powinien być poza piątką, stracić zatem do zwycięzcy. Jeżeli tym zwycięzcą będzie, proszę zobaczyć, startujemy z belki numer 1. Na razie nie z zerowej, bo taką specjalną zerową trzeba było dorobić. A dlaczego? Dlatego, że prognozy mówią o tym, pierwsza para, Hajbek Damian już kończę, ponieważ dmucha mocno pod nart. Tak, to jest ten margines, zostawiają sobie ewentualnie organizatorzy, by zejść na belkę numer 0. Ale popatrzmy, zaczynamy rywalizację. Trzeci odcinek tego fascynującego serialu, 67. turniej czterech skoczni. Michał Hajbek, 33. obecnie w klasyfikacji turniejowej, zmierzy się z Jernejem Damianem. Wczoraj 26. miejsce w kwalifikacjach Michała Hajbeka. Liczą Austriacy na dobry skok i już ponad 120 metrów. Bowiem ta pierwsza czerwona linia punktka to 120 metrów. Wielkość skoczni na Bergizel to 130 metr, rekord 138 metrów Michała Halbeka z 2015 roku, ale pamiętamy, bardzo dyskusyjna sprawa. Podparty w ten skok, który no, nie powinien być de facto rekordem skoczni. I warunki wieczne. Prawie 1,3 metra na sekundę wiatru pod narty. Będzie miał odjętych 12,8 punktu. Michał Halbek, 123 metry. To odległość, jaką uzyskuje reprezentant Austrii. Jernej Damian za moment. No to sędziów, widzą Państwo, 18, 17,5 punktu. A więc 106,1 punktu to ocena za skok Austriaka. A Słoweniec? Słoweniec, 46. miejsce w klasyfikacji turnieju. Jernej Damian, jeżeli chodzi o jego starty w zawodach, w konkursach turnieju czterech skoczni, 47. w Oberstdorfie, 46. w Garmisch-Partenkirchen, a więc piąta dziesiątka, dopiero 35. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jeżeli powiemy, że najlepszy start Jerneja Damiana w tym sezonie to 19. miejsce podczas rywalizacji w Niżnym Tagile, no to możemy mówić o bardzo słabym sezonie skoczka ze Słowenii. 114,5 metra, odjętych 10,9 punktu, nieco mniej niż Michał Hajbek, ale różnica 9,5 metra na korzyść Austriaka. Oczywiście Michał Hajbek awansuje do drugiej serii, do serii finałowej. A za chwilę para z Kamilem Stochem. Kamil Stoch 24 w kwalifikacjach. Troszkę się zaniepokoiliśmy tym 24 miejscem, ale to 14 metrów wczoraj było w bardzo trudnych warunkach. Walczy z Klemensem Eignerem, Austriakiem, który wczoraj stoczył 118 metrów, ale zajął 3 lokaty niżej. Eigner to nie jest jakaś potęga. Najlepsze miejsce w tym sezonie 24 w Wiśle, 27 w Engelbergu. 25 lat. Eigner ląduje gdzieś w granicy punktu K na tej skoczni, to jest 120 metrów. Tutaj jest wąska ta strefa między dwiema czerwonymi liniami, czyli między punktem K a rozmiarem skoczni. 119,5, a więc
pół metra zabrakło mu do punktu K. Noty 18, 2, 17,5. I w tych warunkach, popatrzmy, ile ma odjętych punktów za warunki wieczne. 14 aż punktów, więc mocno dmuchało pod narty. No i popatrzmy, jak skoczy Kamil Stoch. Pamiętamy, że jest w turnieju czterech skoczni w tej chwili na szóstym miejscu, że traci do lidera 32 punkty, że do podium, czyli powiedzmy sobie szczerze, do kolegi z reprezentacji, do Dawida Kubackiego traci 20 punktów. Już Kamil sunie w dół. Ach, jak to było pięknie w ubiegłym roku, ale też teraz też jest znakomicie. Świetny skok Kamila. Gdzieś tam w rozmiar skoczni, w okolice. Prawie doleciał do 130 metra. Ile to będzie dokładnie? 126,5. 127 miał podczas serii treningowej, a więc dzisiaj, tutaj, godzinę temu, 119 stopni. To ten kąt, mówiliśmy, że idealny, ma podobno mieć 140, ale machnijmy na to ręką. 126 metrów Kamila Stocha. Wysokie oceny, 19. Aż 4 się pojawiły, tylko 18 jest odrzucona, odjętych 9,5 punktu. Kamil Stoch poza zasięgiem na razie rywali, pokonuje Aignera prowadzenie i to jest ulga, bo niełatwo skakać w tych pierwszych parach. Tak, Kamil Stoch w tej chwili o 13,1 punktu. Halvor Aigner Granerud, który będzie rywalizował z Dajki i to... Ale jak widzimy, zdyskwalifikowany jest Halvor Aigner Granerud z powodu nieprzepisowego kombinezonu, w związku z czym skacze sam Daiki Ito. No i Daiki Ito wie o tym, że on już w serii finałowej jest. 24 skoczek klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Jak on poradzi sobie z tymi sprzyjającymi warunkami, skoczył okolice, myślę, 125 metra. Daiki Ito, 11,4 punktu odjęte za korzystne warunki. Zresztą tutaj wszyscy zawodnicy na ten moment, tak jak było podczas serii próbnej, myślę, że tak będzie podczas dzisiejszego konkursu, wszyscy będą mieli ten wiatr, który będzie sprzyjał dalekim skokom. 124,5 metra, najniższe noty od Kamila. Przypomnijmy, nota Kamila 119,2 punktu. Mazaki Goharada zadowolony ze skoku swojego podobiecznego. To ciekawy taki krok Japończyków, którzy w większości rezygnują z serii próbnej na przykład, bądź też z drugiego skoku treningowego. Ciekawe. W tej chwili Daiki Ito na drugim miejscu, 8,5 punktu za Kamilem Stochem. A teraz sąsiedzi w klasyfikacji tego turnieju czterech skoczni. Jakub Wolny, nasz Jakub Wolny najpierw 19 w klasyfikacji i Władimir Zograwski, Bułgar 20. Różnica między nimi to zaledwie 0,8 punktu na korzyść Polaka, chociaż to on zajął niższą pozycję w kwalifikacjach, ale Jakub był tu przed rokiem 15 i był ostatnio w dobrej formie. Wydaje mi się, że gdzieś tam doleciał do punktu K, do czerwonej linii. Jakub Wolny, mistrz świata juniorów 2014, notabene rywalizuje w tej parze z mistrzem świata juniorów 2011. 116,5 metra Jakuba Wolnego. 116,5, na ile to wystarczy? Jeśli chodzi o wiatr, odjęte niewiele, jakby trochę zelżał przy jego skoku. 6,3. Kamil miał odjętych punktów więcej, aż 9,5. No i noty do tego. Ocena 99,4 punktu. No i będziemy czekali, jak odpowie Władimir Zograwski. Ten zawodnik, który ma poszczególne skoki bardzo dobre, który na Igrzyskach Olimpijskich pokazał się bardzo ładnie. No i traci tych 0,8 punktu, więc tutaj może albo odrobić tę stratę do Jakuba, albo ta przewaga Polaka może się zwiększyć. Zograwski ląduje. Wydaje się, że dalej ta zielona linia pokazywała, ile powinien skoczyć w tych warunkach wiecznych, aby pokonać Polaka, i chyba to zrobił. To on osiągnął punkt K, dokładnie 120 metrów. A jak było w jego przypadku z wiatrem? Więcej miał tych punktów odjętych o 3, więc tak jakby 1,5 metra z tej przewagi odległości 3,5 odpadło, ale wciąż pozostały te 2 i nieco wyżej oceniony skok Bułgara, a więc chyba nie możemy mieć wątpliwości. Zograwski wygrywa z Jakubem Wolnym ten pojedynek. No, Jakub będzie czekał zatem 103,6 punktu. Będzie czekał, czy będzie szczęśliwym przegranym. Zobaczymy. Na czwartym miejscu Władimir Zograwski, na piątym w tej chwili Kuba Wolny. Będziemy wnikliwie obserwować tę grupę lucky loserów. Konstantin Schmidt kontra Robert Johansson. Konstantin Schmidt, 19-latek, który w tym sezonie, no, dwa konkursy Oberstdorf Garmisch, bo wtedy go zaczęliśmy oglądać. 24 i 29 miejsce młodego skoczka, który zajmuje 23 miejsce w klasyfikacji generalnej. Teraz wyniosło go nad ze skokiem i wylądował, myślę, tuż za
120 metrem Konstantin Schmidt, nie ma Severina Freunda, który po fatalnych występach w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen zdecydował się jednak odpuścić, spokojnie potrenować, a tymczasem 121 metrów Konstantina Schmidta odjętych aż 14,7 punktu, niemal 1,5 metra na sekundę wiatr wiejący pod narty. Tak patrzę na tę prędkość wiatru, 1,5 metra na sekundę, no co to będzie się działo, kiedy ci najlepsi, kiedy Kołdelka, Kobayashi, kiedy Forfang, kiedy Huber, tutaj Dawid Kubacki pojawią się na rozbiegu. Andras Stiernen, jest niby ten margines, a więc można obniżyć jeszcze rozbieg o jedną belkę, na belkę numer 0, no ale później, a później trzeba będzie czekać, aż natura się zlituje. Robert Johansson, ważny skok reprezentanta Norwegii, 11 w klasyfikacji generalnej turnieju. 126,5 metra dzisiaj w serii próbnej Roberta Johanssona, który skacze w okolice 130 metra. Najdłuższy skok jak na razie pierwszej serii. Mówiłem o tym, że kiedy powieje dobrze, a są tutaj lotnicy, którzy są w stanie wykorzystać te warunki, i wśród nich takim właśnie skoczkiem jest Robert Johansson. 129 metrów, to jest 2,5 metra dalej niż Kamil Stoch, przy czym ma 12,7 punktu odjęte Robert Johansson. Kamil miał odjętych 9,5 punktu, noty, no 19,1, u Kamila były 4 noty 19-punktowe, więc no do końca tu się będą ważyły losy w tej chwili Roberta Johanssona, czy też tego pierwszego miejsca w kontekście Kamila Stocha. Kamil Stoch, myślę, na którym Robert 119 punktów, o 0,2 punktu Robert Johansson za Kamilem Stochem, a więc Kamil w dalszym ciągu otwiera listę rankingową. A to jeszcze dlatego ciekawe, że Konstantin Schmidt był ostatnim zawodnikiem, 23, który skakał we wszystkich czterech seriach dwóch pierwszych konkursów. Jeśli teraz się nie zakwalifikuje jako lucky loser, to zostanie ich mniej, ale oto już para z Piotrem Żyłą i Timim Zajcem, a więc też sąsiedzi w klasyfikacji. Piotrek jest 8, a Timi Zajc 7 i ma nad Piotrem przewagę 5,1 punktu. Piotr Żyła w powietrzu. Może teraz się trochę odrodzi, ale nie. Nie był to taki skok, jak oglądaliśmy przed turniejem skoczni czterech. Jak widzieliśmy w Pucharze Świata, kiedy pięciokrotnie w tym sezonie stawał na podium. 113,5 metra Piotra Żyły. Dzisiaj podczas serii próbnej 118,5. Popatrzmy jeszcze, w jakich to wszystko warunkach wietrznych się odbywało. Ma odjęte 7,6, a więc pod narty miał słabszy wiatr niż Kamil, słabszy o wiele niż przed chwilą Johansson, ale też skok był dużo krótszy. Noty nie za wysokie, 16,5 razy 3,17. To daje w tej chwili mniej więcej 10 pozycję, no ale skakało zaledwie 11 zawodników, więc daleko Piotr Żyła. Odpowiedź teraz Słoweńca, najzdolniejszego ze Słoweńców, najwyżej klasyfikacji z wszystkich Słoweńców Pucharu Świata i oczywiście również w turnieju czterech skoczni. 7. Młodziutki Zajc skoczył bardzo daleko, chyba tyle co Johansson. Fantastycznie pofrunął w powietrzu i Słoweńcy, i Norwegowie. Oni mają gdzieś podobny styl skakania, 130 metrów. Ile odjętych punktów? 12,9 za wiatr. 130 metrów. Najdłuższy dotąd skok, który oglądaliśmy. Same 19, a więc nota od sędziów jeszcze wyższa niż ta dla Kamila, o 0,5 punktu. No i chyba nie ma wątpliwości, skoro 130 metrów, 3,5 metra dalej od Kamila Stocha, to pewnie Zajc obejmie prowadzenie. No, powiększy jednocześnie swoją przewagę nad Piotrem Żyłą, to już co do tego nie ma wątpliwości. Trudno będzie Piotrowi z tym wynikiem 113,5 być szczęśliwym przegranym. Możemy nie zobaczyć Piotra Żyły zatem w serii finałowej, a 122,1 punktu to jest oczywiście liczba punktów wystarczająca do objęcia prowadzenia. Prawie 3 punkty przewagi Timiego Zajca nad Kamilem Stochem. Tak, najlepszy start Timiego Zajca w tym sezonie. 5 w Wiśle, 7 w Rudze, a więc możemy spodziewać się i spodziewamy się, że Słoweniec zaprezentuje się z dobrej strony, ale to jest bardzo ważny skok. Markus Eisenbichler, wicelider klasyfikacji 67. turnieju czterech skoczni. On walczy i walczy z Yoyu Kobayashi. Bardzo dobry, chyba najlepszy skok Markusa Eisenbichlera, jaki oddał tutaj na Bergizel. Wczoraj odpuścił pierwszą serię treningową. Później 121 metrów, 116 podczas skoku kwalifikacyjnego. Dopiero 32 miejsce w kwalifikacjach. Dzisiaj 127,5, a teraz 129 metrów. Ale on będzie miał odjętych aż 17 punktów za wiatr. 1,7 metra na sekundę. Prawdziwy huragan pod narty miał Markus Eisenbichler, stąd ta nota 114,2 punktu. To w tej chwili daje mu dopiero 4. miejsce. Jego rywalem będzie w parze Filip Aschenwald.
23-letni skoczek z Ramsau. Wczoraj Filip Aschenwald 127 metrów, dzisiaj w serii próbnej, wczoraj 122. Aschenwald 41, dopiero miejsce w klasyfikacji turnieju. Także ładny skok, także myślę okolice 124-5 metra uzyskane przez reprezentanta. 123,5 odległość, jaką uzyskał Filip Aschenwald. Przegrywa rywalizację w parze z Markusem Eisenbichlerem. On ma odjętych z kolei 12,6 punktu. Noty od sędziów po 18. Przypomnijmy, 114,2 nota niemieckiego skoczka, wicelidera. Natomiast Filip Aschenwald, za moment zobaczymy jego notę, 107,7 punktu. Filip Markus Eisenbichler wskakuje na czwarte miejsce w tej chwili, a na szóste w klasyfikacji Filip Aschenwald. Kamil Stoch wiceliderem na razie konkursu, Timi Zajc prowadzi. Aschenwald na razie najlepszy z tych przegranych. Numerem 3 wśród nich jest Jakub Wolny w tej chwili, a numerem 5 Piotr Żyła, więc jeżeli któryś z przegranych teraz będzie lepszy od Piotrka, no to już na pewno Piotrka nie zobaczymy. Dawid Ziegel, para niemiecko-japońska, bo Jinshiro Kobayashi jest jego rywalem. Ziegel tymczasem ten młody, bardzo zdolny skoczek niemiecki, mistrz świata juniorów 2016, już wylądował, 2,17 miejsca dotąd, a teraz 123 metry. Był 17 w Oberstdorfie, 17 w Gapa, 123 metry, 10,6 punktu odjętych za wiatr dmuchający pod narty. Oceny 17,5 to będzie ta ocena, którą pomnożymy razy 3, czyli 52,5 punktu od sędziów dla Dawida Ziegela. No i to jest w tej chwili 107,3 punktu. Jak na to odpowie Jinshiro? Ziegel był w kwalifikacjach 33, a Jinshiro 18. Jinshiro był 5 w Gapa, jakby się przebudził, jakby te braterskie osiągnięcia Ryoju podrażniły i jego ambicje. On przed rokiem był tym mocniejszym i już Jinshiro w powietrzu. No ale musi polecieć, chyba przekroczył zieloną linię. Ona wyznaczała poziom, który przed chwilą ustanowił Dawid Ziegel, te 123 metry przy tych warunkach. On będzie miał nieco mniej punktów odjętych za wiatr, 9,8, Ziegel 10,6, tak jakby pół metra. Tym samym Jinshiro może skoczyć mniej ostatecznie niż Dawid Ziegel. Skacze 124 metry. Dalej noty takie właściwie jak u Niemca, a więc powinien Japończyk wygrać tę w tej parze. Wygrywa i wskakuje na szóste miejsce, a więc Timi Zajc, Kamil Stoch, Robert Johansson. No i teraz możemy powiedzieć, że Ziegel na pewno wyprzedził Piotrka Żyłę. Nie, Piotrek Żyła już wypadł z grona 5 najlepszych przegranych, czyli Piotrek Żyła dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie bez punktów w zawodach Pucharu Świata. Po raz pierwszy. A teraz polsko-fińska para, Stefan Hula. No Stefan, powodzenia tego wiatru pod narty i jak najlepszego skoku, wysoko nad zeskokiem Stefan Hula. No i ten, myślę, ta pierwsza czerwona linia padła, ta pierwsza czerwona linia wzięta u naszego najstarszego skoczka. Jeżeli chodzi o 120 metrów, a więc dokładnie w punkcie konstrukcyjnym wylądował Stefan Hula. Jeżeli popatrzymy na osiągnięcia Stefana, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, dwukrotnie 43 miejsce. To są, no, gorzej w tym sezonie to była 44 lokata w Ruce podczas tego drugiego konkursu indywidualnego. Natomiast rozmawiałem wczoraj ze Stefanem i on mówi, że spokojnie, on wie, że w tej chwili troszeczkę nie funkcjonuje to wszystko tak, jak on by chciał, ale on przecież już w całej swojej karierze przeżywał takie zapaści. Już nawet życzono mu, by zakończył karierę, by skończył, bo to nie ma sensu. A on się tymczasem odrodził i tak samo czeka teraz na spokojnie, będzie pracował, będzie poprawiał i zobaczymy, co z tego będzie. Antti Aalto, 30 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, przepraszam, turnieju czterech skoczni. Wszystko wskazuje na to, że przegra ze Stefanem Hulą reprezentant Finlandii. Antti Aalto wczoraj 17 miejsce podczas kwalifikacji, skok na odległość 121,5 metra, teraz 117,3 metry bliżej od Stefana Huli, dodatkowo ma aż 13,1 punktu odjęte, a więc już możemy ogłosić, że oprócz Kamila Stocha także Stefan Hula będzie w serii finałowej, bowiem wygra w mojej ocenie w tej chwili rywalizację w parze z reprezentantem Finlandii. Stefan miał i wyższe noty, i mniej punktów odjętych, i przede wszystkim skoczył dalej, a więc te wszystkie składowe powodują, że Stefan Hula tę rywalizację w parze wygrywa. 180 punktu to jest łączna nota Stefana Huli, który w tej chwili zajmuje 11 miejsce. I
kolejna para, jedyna bratobójcza, dziesiąta para dwóch Norwegów, Anders Fanamel, Daniel André Tanden, wielkie nazwiska, zwłaszcza Tande, który tutaj przecież wygrał w 2017 roku, był drugi przed rokiem, a Fanamel, ale obydwu im się nie bierze, Fanamel na rozbiegu, był 35 w kwalifikacjach. Nie. Dla niego taki awans, pokonanie kolegi z reprezentacji to byłaby duża sprawa. Poleciał daleko poza pierwszą czerwoną linię, czyli poza punkt K, 124,5 metra, 12 punktów odjętych za wiatr, noty między 17, nie, dwiema 17, nawet trzema, jedną 18, która w tej sytuacji odpadnie. 100, zatem 24,5 metra Andersa Fanamela, zawodnika numer 3 w ubiegłorocznym turnieju czterech skoczni, pamiętamy, on z Shiro Kobayashi ostatecznie w całej klasyfikacji generalnej 66. turnieju czterech skoczni wygrało 0,2 punktu. I Daniel André Tande, który nie może odzyskać tej formy, mistrz świata w lotach narciarskich w ubiegłym sezonie. No i zwycięzca tutaj sprzed dwóch lat w jednoseryjnym konkursie, notabene, już jest w powietrzu. Daniel André Tande, na treningach nie wiodło mu się to najlepiej, teraz też nie wiedzie mu się najlepiej. Skoczył zdecydowanie krócej od Fanamela, mimo że to on był 16 w kwalifikacjach, a Fanamel 35. To Tande kręci głową, 115,5 metra. Jeszcze ani razu w tym turnieju czterech skoczni nie udało mu się zakwalifikować do finałowej serii. Tak prawdopodobnie będzie i w tym przypadku. 115,5 metra, noty po 17 punktów, więc dla takiego asa to jest naprawdę wciąż niesatysfakcjonujące. I nie ma Daniela André Tandego w gronie Lucky Loserów. Anders Fanamel ze swoją notą 107,6 punktów skakuje na ósme miejsce. Dimi Zajc prowadzi, Kamil Stoch drugi, Robert Johansson trzeci, Markus Eisenbichler, wicelider turnieju, na miejscu czwartym. Jewgeni Klimow i Yukiya Sato. Jeżeli chodzi o Jewgenia Klimowa, on ma cudowne wspomnienia z Berkizel sprzed dwóch sezonów, kiedy to 4 stycznia 2017 roku Rosjanin stanął po raz pierwszy w karierze na podium Pucharu Świata. Jednoseryjny konkurs, bardzo trudne warunki. Wtedy Daniel André Tande wygrał. Na drugim miejscu był Robert Johansson, a Klimow może skoczyć daleko i skacze powyżej punktu konstrukcyjnego, więc poza 120 metrów. Zresztą mówiliśmy o tym, Przemek. W 2008 roku konkurs na Berkizel odwołany z powodu warunków atmosferycznych. W 2014 również jednoseryjny tylko konkurs. Anssi Koivuranta wówczas wygrywa. Kamil Stoch staje na trzecim stopniu podium. Simon Amann był wtedy drugi. Dwa sezony temu także jedna tylko i wyłącznie seria. 122 metry Jewgenia Klimowa, odjętych tylko 9,1 punkt. Będzie czekał teraz na skok Yukiya Sato. Jewgeni Klimow 17 w klasyfikacji turnieju. Japończyk, z którym rywalizuje, jest 14. Ta różnica między nimi to około 14 punktów, co oznacza, że no tutaj Jewgeni Klimow, ale nie wiem, czy to 122 metrów jest, wystarczy do tego, by powalczyć tutaj z Yukiją Sato. No i to już wiadomo, że nie wystarczy, bo Yukiya Sato skacze kapitalnie. Bardzo dobry skok w pierwszej serii reprezentanta Japonii. Yukiya Sato, 23 lata, 129 metrów. Tyle, ile Johansson, który jest na trzecim miejscu. Tyle, ile Eisenbichler, który jest na trzecim miejscu. Johansson, Yukiya Sato ma odjętych za ten skok 11,5 punktu. Wysokie noty od sędziów. Jest 1,19, ale ona nie będzie brana pod uwagę. 4 noty 18,5 punktowe. No, delikatnie, tak minimalnie zachwiany ten telemark przy locie Japończyka. Aż tak pokręcił głową z uznaniem Jewgeni Klimow, no bo faktycznie ten skok Yukiya Sato, znakomity, 120,2 punktu. Daje mu to w tej chwili drugie miejsce. Na drugie miejsce, a więc spycha Kamila Stocha, Yukiya Sato na miejsce trzecie o punkt. Japończyk wyprzedza reprezentanta Polski. Dimi Zajc, Yukiya Sato, Kamil Stoch. A teraz para słoweńsko-szwajcarska. Andrzej Semenic, zwycięzca z Zakopanego z ubiegłego sezonu, kontra Simon Amann, legenda, czterokrotny mistrz olimpijski, czterokrotny zawodnik, który stawał przecież na podium końcowego turnieju czterech skoczni. Andrzej Semenic, to on tutaj był niżej w kwalifikacjach, 37. Teraz widzą Państwo, wylądował, ale to był skok długości 118 metrów, 118 metrów. Czy to może wystarczyć, aby pokonać Amana, który ze skoku na skok w tym sezonie się poprawia? Noty Semenicza to 17, 1, 17,5, 10,5 punktów.
będzie miał odjęte za wiatr pod narty. Asimi Aman, jak mówiłem, był dwa razy drugi w całym turnieju czterech skoczni w 2008 i 2011 roku. Był na trzecim miejscu w 2007 i 2014. Stał tutaj na podium, na Bergizel. Między innymi razem stał z Noriakim Kasajem w 2015 roku, kiedy Freitag tu wygrywał, a takich dwóch old boyów stało na trzecim stopniu podium. Asimi Aman. Wysoko leci, daleko leci i zdecydowanie pokonuje młodszego o 12 lat Semenicza. To było niewiele punktów odjętych za wiatr w stosunku do Semenicza. 7,6 wylądował na dwie nogi. To powoduje, że jednak oceny od sędziów nie za wysokie dla czterokrotnego mistrza olimpijskiego. 16,5, 16, 17. No i odległość 125 metrów. No mimo wszystko powinien, mimo tych niższych ocen pokonać Semenicza. I to Simon Amman wystąpi w finałowej serii. A które da mu to ostatecznie miejsce? Szósty jest w tej chwili. Kamil Stoch wciąż na trzeciej pozycji. Prowadzi Zajc przed Yukio Sato. A przed nami para austriacko-japońska. Jan Herl kontra Naoki Nakamura. Jan Herl debiutujący w zawodach Pucharu Świata. Piąty skoczek mistrzostw świata juniorów z ubiegłego roku z Kandersztyk ze Szwajcarii. Wczoraj w kwalifikacjach 109,5 metra dało mu to 37 miejsce. Dzisiaj zaledwie 106,5 podczas skoku serii próbnej. Również ma wiatr pod narty, ale proszę! Ale proszę, w tej chwili Jan Herl skacze, myślę, okolice 120, może ciut dalej metra. Zadowolony, dokładnie 120 metrów osiągnięte przez 20-latka z austriackiego zaplecza, że się tak wyrażę, podopiecznych Andreasa Feldera. Gromkie brawa zebrał tutaj Jan Herl, bowiem do tej pory nawet te miejsce, jeżeli popatrzymy na jego starty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, no to nie ma tam sukcesów, miejsc na podium, a tymczasem tutaj, proszę bardzo, 120 metrów, ocena 102,9. To da mu, jeżeli przegra, czwarte miejsce w gronie Lucky Loserów w tej chwili. No, Naoki Nakamura, 22 skoczek w klasyfikacji generalnej turnieju, czterech skoczni na razie, 22-latek z Sapporo. Pamiętamy, 29 był w Oberstdorfie, 26 podczas rywalizacji noworocznej w Garmisch-Partenkirchen. Teraz wydaje się, że minimalnie dalej niż Jan Herl, ale różnica, myślę, między tymi skoczkami nie będzie zbyt duża. Metr bliżej, 119 metrów, ale będzie miał nieco mniej odjętych punktów, 8,6 Naoki Nakamura. Noty od sędziów porównywalne u obu skoczków. No, ciekawe to będzie, bowiem tutaj minus 10,1. Kto wie, jak to wszystko będzie wyglądało bardzo blisko siebie w ocenie sędziów. Mówimy o tej łącznej nocie. Będą Jan Herl, czyli młodziutki Austriak, i Naoki Nakamura. 102,1 Naoki Nakamura, 102,9 Jan Herl. Co oznacza, że Jan Herl wygrywa rywalizację w parze i jest na 15 miejscu w tej chwili w swoim debiucie w zawodach Pucharu Świata i już zdobywa pucharowe punkty, bo będzie skakał w serii finałowej. No, to jest na pewno mała niespodzianka, a może nawet więcej niż mała. Bickner kontra Freitag. Różnica klas, jeśli chodzi o sławę nazwisk, wielka. Bickner rośnie. W pierwszym konkursie nie zakwalifikował się w kwalifikacjach do głównego konkursu. To był w Oberstdorfie. 37 był w Gapa, ale on potrafi poszczególne skoki, zwłaszcza jak wieje pod narty, oddać wspaniałe. Amerykanin nie boi się niczego, lubi latać na mucich skoczniach. No ale tutaj wyraźnie jakoś zgasł gdzieś w powietrzu. Wiatr, co było z wiatrem? No piał mu całkiem mocno, bo metr na sekundę pod narty. Będziemy odjęte 10,6 punktu. Noty od sędziów 17, 117 metrów Kevina Picknera, który zajął 39 miejsce w kwalifikacjach. Za chwilę Richard Freitag, dla którego ta skocznia po ubiegłorocznym turnieju, no cóż, można powiedzieć pechowa, bo przecież przewrócił się, stracił szansę, rywalizował z Kamilem Stochem. Z drugiej jednak strony, to na tej skoczni w 2015 roku Richard Freitag odniósł zwycięstwo. Wygrał, więc trudno powiedzieć, jak to jest z Bergizel i Freitagiem. A dzisiaj jest piątek, nie żartują wcale z nazwiska. Po prostu myślę, że dzisiaj Freitag, który świetnie skakał w serii treningowej, może teraz polecieć daleko. Stabilna sylwetka w górze i bardzo dobry skok Ryszarda Freitaga. To było w okolicach rozmiaru skoczni HS Hillsize. 120
128 metrów, a jak z wiatrem, sporo odjętych, 12,2 punktu. Jeden z sędziów dał 19, ale był też sędzia, który ocenił ten skok na 17,5. Chyba troszkę za nisko jak na tę elegancję. Nie wiem, jak było dokładnie z lądowaniem. Przyjrzyjmy się w tej chwili. No chyba można tam zaliczyć jakiś wypad. I Ryszard Freitag w związku z tymi 128 metrami z odjętymi 12, czy on może zagrozić Kamilowi Stochowi? Przypomnijmy, że wciąż Kamil jest na trzecim miejscu, 119,2. Freitag 117,7. Freitag no, wygrywa z Amerykaninem, co do tego nie mieliśmy wątpliwości. I jest na piątym miejscu jeszcze za Robertem Johanssonem. Noriaki Kasai kontra Angel Aniszek, a więc czas na 15 parę. Proszę sobie wyobrazić, że w historii konkursów na Bergizel-Winsbrucku 4 razy wygrywali Japończycy. Trzykrotnie Kazuyoshi Funaki i raz Noriaki Kasai. To było w 1999 roku. Wtedy drugie miejsce Jane Ahonen, a trzecie Hideharu Miyahira, a więc obecny trener. Proszę zobaczyć, ta gracja, elegancja, doświadczenie w wykonaniu i ten skok w wykonaniu Noriakiego Kasaiego. On nie skakał dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 113 metrów podczas serii kwalifikacyjnej. Dało mu to dopiero 40 miejsce. 52 jest w klasyfikacji tego turnieju czterech skoczni Noriaki Kasai. Tutaj widzimy ten kąt otwarcia kolan przy odbiciu 134 stopnie. Stał tutaj także na trzecim stopniu podium Noriaki Kasai w 2015 roku ex aequo z Simonem Amanem, kiedy wygrywał Richard Freitag. To, o czym wspominałeś właśnie, drugie miejsce zajmował wtedy Stefan Kraft. 120,190 to nota Noriakiego. No i będzie teraz czekał na odpowiedź Andrzej Laniszka. 11 skoczek wczorajszych kwalifikacji, 122,5 metra, 115 dzisiaj podczas serii próbnej Andrzej Laniszka. 22 lata. W tym sezonie najlepszy start 10 w Rudze. Potem nie było Andrzej Laniszka, zniknął, nie było go w Oberstdorfie Garmisch-Partenkirchen. Potem pojechali do domu bracia Prełcowie. Andrzej Laniszek, ładnie, daleko, myślę 126-7 metr. Odległość, jaką uzyskuje reprezentant Słowenii. 126,5. Będzie miał odjętych 12,7 punktu za wiatr. Skacze dalej. Ma mniej odjętych punktu niż Noriaki Kasai i tym samym wygrywa Andrzej Laniszek rywalizację w parze. Ma też wyższe noty od sędziów. Noriaki Kasai trafi do grona i jeszcze na listę Lucky Loserów, bowiem jego ocena 109 punktu da mu w tej chwili piąte miejsce na liście Lucky Loserów. No i będzie czekał, bowiem 10 par pozostanie do końca. Czy któryś z tych 10 przegranych będzie miał wyższą notę od Noriakiego, od niego samego. Andrzej Laniszek na szóste miejsce w tej chwili wskakuje ze stratą 7,1 punktu do prowadzącego Timi Zajca. No i klasyfikacja generalna pokaże nam się, bo za nami 15 par, 30 zawodników, a przed nami 20. I co tam na szczycie zobaczymy? Timiego Zajca na trzecim miejscu, Kamila Stocha. Między nimi jaka różnica punktowa? Wiecie Państwo, dlaczego to 2,9 jest ważne? Bo to znaczy, że Timi Zajc w tym momencie przeskoczył Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej tego turnieju czterech skoczni. Timi by miał stratę mniejszą niż to 2,9 punktu, był siódmy, a więc w tej serii, w piątej serii całego turnieju przeskoczył o dziesiąte części punktu Zajc Kamila Stocha, ale spokojnie, będzie jeszcze szósta seria. Tak, miejsca kolejnych zawodników, jeżeli chodzi o tych, którzy już skakali, no to najlepsi doskonale Państwo wiedzą, trzecie miejsce Kamila Stocha ze stratą 2,9 punktu do prowadzącego Timiego Zajca. Stefan Hula, który także wiemy, że awansował do serii finałowej, na razie Stefan na 20, ostatnim miejscu, co Państwo widzieli. No, Kuba Wolny bez serii finałowej, Piotrek Żyła także bez serii finałowej. I pozostał nam jeszcze jedna polska para z udziałem polskiego skoczka, to będzie para numer 19, Dawid Kubacki, trzeci skoczek 67. turnieju czterech skoczni, który będzie walczył z Rokiem Justinem. A tutaj raz jeszcze skok Timiego Zajca, 130 metrów. No i ważna para za chwilę, ta rozpoczynająca ostatnią 20, para numer 16, bo tam Andreas Stierden, który jest tuż za Dawidem Kubackim, który traci tylko 2,5 punktu do Polaka, więc będziemy najpierw patrzyli na Stiernena i jego osiągnięcie. Najpierw musi pokonać Czesmira Korzyszka, ale chyba nie ma wątpliwości. Czech nie udało mu się zakwalifikować do żadnego z tych dwóch pierwszych konkursów 67. turnieju czterech skoczni. W kwalifikacjach był 41. Dzisiaj tutaj skoczył 108 metrów, więc no oczywiście wykonuje swoją próbę, ale ma niewielkie szanse, żeby pokonać
Norwega. Chociaż ten skok gdzieś tam w pobliże punktu K chyba nie osiągnął go w pełni. Jaki wiatr? Wiatr będzie miał odjętych 9 punktów, 118 metrów Czesmira Koziszka. Skok przyzwoity, powiedziałbym, biorąc pod uwagę porównanie. No ale od Stiernena na pewno spodziewamy się więcej. 523,5 punktu zgromadził Stiernen w czterech skokach. Dawid Kubacki 526 punktów. No i ile będzie teraz w tym piątym skoku? Stiernen był czwarty w Oberstdorfie i dziesiąty w Garmisch-Partenkirchen. Andreas Stiernen, mistrz olimpijski drużynowy. On walczył z Vanem Ellem o miejsce w tej czteroosobowym zespole na igrzyskach i wygrał tę rywalizację. Daleko, bardzo daleko. To chyba był najdłuższy skok dotąd tej pierwszej serii. To było ponad 130 metrów. Andreas Stiernen 131, a więc poprzeczka wysoko zawieszona dla Dawida Kubackiego, którego będziemy mieli w 19 parze. Noty od sędziów wysokie, 18,5, nawet 1,19, 11,8 punktu. Odjąć trzeba za wiatr sprzyjający, lubią Norwegowie wiatr pod narty, Sztekl zadowolony, no i Stiernen zadowolony, a czy my będziemy zadowoleni, to musimy jeszcze uzbroić się troszeczkę w cierpliwość. Na pewno Stiernen pokonał i to zdecydowanie Czestmira Koziszka. Jest teraz tylko pytanie, czy będzie pierwszy, chyba tak, mamy nowego lidera, Timi Zajc zatem spada na drugie miejsce, Kamil Stoch na czwarty. Andreas Stiernen, Timi Zajc, Kija Sato, Kamil Stoch. Tutaj para słoweńska-austriacka, Bor Pawlovcic i Stefan Kraft. Zaczyna Bor Pawlovcic, a więc 20-latek. W tym sezonie jeszcze bez punktów w zawodach Pucharu Świata. 33 wrócę i 36, 40 był w Wiśle, również 40 w Oberstdorfie. Później w Garmisch się nie zakwalifikował. Tutaj owszem, przed 120 metrem, w mojej ocenie, wylądowany ten skok przez reprezentanta Słowenii. 50 skoczek klasyfikacji turnieju czterech skoczni. 123,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Teraz 117,5. No ale ten wiatr 0,9 metra na sekundę wijący pod narty. Tylko 9,2 punktu będzie miał odjęte Bor Pawlovcic. Czwarty skoczek Mistrzostw Świata Juniorów z 2017 roku. No ale teraz wielka wrzawa. Stefan Kraft, pamiętamy po tym jego trzecim miejscu w Oberstdorfie, a później ten dramat, ta katastrofa w Garmisch-Partenkirchen i dopiero 49 miejsce i 25 w klasyfikacji turnieju. Tak ogromny spadek zanotował Stefan Kraft i traci już ogromną liczbę punktów do prowadzącego przecież Joju Kobajasiek. Jego cel to nie walka z Borem Pawlovciciem, ale walka o zwycięstwo w tym turnieju i tutaj szarpnął mocno Stefan Kraft. To jest 130-metrowa odległość, jeżeli chodzi o reprezentanta Austrii. Może podobnie jak Andaniec, 129,5, ale odjętych tylko 7,8 punktu. Noty od wszystkich sędziów 19,5 od dwóch arbitrów. Stefan Kraft, drugi w 2015 roku na tym obiekcie. No i będziemy teraz czekać na tę ostateczną liczbę punktów, jaką zdobył Stefan Kraft. Nigdy nie wygrał na Bergi Zelwinsbruku. Oglądany Stefan był drugi. 126,8 punktu będzie pierwszy oczywiście i to z sporą przewagą nad pozostałymi rywalami, bowiem w tej chwili o 3,3 nad Andrasem Stiernenem, 4,7 nad Timi Zajcem, 7,6 punktu traci do Stefana Krafta w tej chwili Kamil Stoch. No i pomyślmy, co by to było, gdyby nie pechowa Garmisch-Partenkirchen. Liczyłby się tutaj Kraft w walce o zwycięstwo. A przed nami para numer 18. Za chwilę będzie w następnej Dawid Kubacki, ale teraz popatrzmy. Sergiej Tkaczenko, Kazach. Nie pamiętamy, kiedy ostatni raz Kazacha widzieliśmy w turnieju. On oczywiście zajął odległe miejsce w kwalifikacjach. Był 43, dzisiaj tutaj na treningu skoczył tylko 95 metrów, a jego przeciwnikiem Stefan Laje. Teraz 113,5 metra, a więc dla Kazacha to jest bardzo przyzwoity skok. Odjęte punkty za wiatr to jasne noty, po 16,5, 17. No bardziej skupiamy się na Stefanie Laje.
Bo myślałem, że w kontekście Kazachów, że większą furorę zrobił tutaj Sabir Zhanmuminov wczoraj, kiedy jeśli tak... chodzi o kliknięcia i wejścia, żeby zobaczyć jego huśnięcie się tam przez ten ograniczający zeskok. Tak. Bandę. Natomiast Stefan Laje to jest oczywiście postać tego sezonu. Drugi w Wiśle, zaraz w tym premierowym konkursie w Polsce. W turnieju Czterech Stoczni jest 9, w Pucharze Świata 6. Był 13 w Oberstdorfie i 7 miejsce zajął w Gapa. No i popatrzmy, bo dzisiaj nieźle skakał na treningu. Laje w powietrzu i bardzo dobry skok. Też w granicach rozmiaru skoczni, w granicach 130 metrów. Może będzie pół metra bliżej, może metr dalej. Zaraz to zobaczymy dokładnie. 129 metrów Stefana Laje. Jak było z wiatrem, bo tutaj teraz patrzymy, czy on przypadkiem nie zagrozi tym skokiem choćby Kamilowi Stochowi. 11,3, a więc jednak sporo mocniejszy był ten wiatr. Noty 18,5, czyli tu wyższe noty uzyskał Kamil Stoch. Łączna nota Kamila Stocha to 119,2. Może być na styku. Kraft stwierdzam, 124, a zatem wyprzedza. Wyprzedza, wskakuje na czwarte miejsce Stefan Laje, a Kamil Stoch spada w tym momencie na szóstą pozycję. Kamil Stoch na miejscu szóstym, mówimy o tych biało-czerwonych, którzy już awansowali do serii finałowej. Stefan Hula na miejscu 23. Stefan Hula jest ostatnim skoczkiem na razie na liście. No i za moment para z ostatnim biało-czerwonym. Rok Justin zmierzy się z Dawidem Kubackim, czy też może Dawid Kubacki zmierzy się z Rokiem Justinem, aczkolwiek cel Polaka to oczywiście walka o podium dzisiejszego konkursu. Rok Justin dużo przed punktem konstrukcyjnym wylądował reprezentant Słowenii, 25-letni skoczek, który ma na swoim koncie punkty Pucharu Świata, zdobyte może nie w tym sezonie, ale w sezonie 2014-15, czy też wcześniejszym. Wtedy gdzieś tam druga, trzecia dziesiątka zawodów Pucharu Świata, to zdarzało mu się wskoczyć, ale teraz będziemy czekać na Dawida Kubackiego. Trzecie miejsce w klasyfikacji turnieju, 22,9 punktu straty do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego. Andras Stiernen, bowiem patrzymy na skok będącego na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej w tym sezonie i w tej pierwszej serii, 131 metrów. Taką odległość uzyskał Andras Stiernen, który do Dawida traci nieco ponad 2,5 punktu. Dawid Kubacki patrzy na warunki, około metra na sekundę, wiatr wiejący pod narty. Dawid już w tej chwili w powietrzu. Ładny skok Dawida Kubackiego, zniosło go delikatnie na prawą stronę ze skoku, ale myślę, że okolice 130 metra osiągnięte przez reprezentanta Polski. 130, dokładnie taką odległość uzyskuje Dawid Kubacki, odległość taką, w jakiej wylądował Timi Zajc. 120 stopni kąt otwarcia Dawida Kubackiego, ale Dawid będzie miał odjętych aż 15,5 punktu za wiatr. Prawie 1,6 punktu za wiatr, metra na sekundę z taką prędkością. Wiatr pod narty Dawidowi Kubackiemu. Zadowolony nasz duet trenerski. Nic dziwnego, bo to był naprawdę dobry skok. Oceniony przez sędziów na 18,5 punktu. 118 to jest nota Dawida Kubackiego i to daje mu w tej chwili ósme miejsce Dawida Kubackiego, a więc na szóstym Kamil, na ósmym Dawid Kubacki ze stratą 8,8 punktu do Stefana Krafta. I w tym momencie Andras Stiernen wyprzedza Dawida Kubackiego w klasyfikacji turnieju. Tak, 5,5 punktu przegrał Dawid Kubacki tę pierwszą serię z Norwegiem, który był tuż za Polakiem i tracił 2,5 punktu. Rachunek jest dość prosty. Patrzymy zatem na parę numer 20. Wiktor Polaszek z Czech. Najpierw to on w powietrzu. On, który zajął 45. miejsce w kwalifikacjach, który był 28. w Oberstdorfie, ale w Gapa nie zdołał zakwalifikować się do konkursu. 113,5 metra za chwilę, natomiast Karl Geiger, który w tym sezonie odniósł pierwsze swoje zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Ten moment nastąpił w Engelbergu, ale potem jakby forma Karla Geigera zaczęła nieco słabnąć. Jest czwarty wciąż w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale w turnieju Czterech Skoczni tylko 12. Na Rioju podtrzymuje gotowość, oklepuje mięśnie, no i czeka z dużym spokojem na wydarzenia. 113,5 metra Wiktora Polaszka to dla Karla Geigera nie powinna być jakaś wielka trudność, tylko jak mówię, odnoszę wrażenie, że jego forma nieco słabnie, tylko 113 metrów w treningu. W powietrzu, no teraz się zmobilizował. To nie był jakiś świetny skok, ale osiągnął
punktka Czecha z pewnością pokonał. Zobaczymy go w serii finałowej. 120,5 metra Karla Geigera. 10,5 punktu odejmiemy za warunki wietrzne dla niego. Czyli tak, no, awansował do finału po 17,5 od wszystkich sędziów. Zgodnie tutaj ocenili skok Niemca, ale to będzie pozycja, no, gdzieś tam poza pierwszą dziesiątką w każdym razie. Jest 21. Stefan Kraft prowadzi, Andreas Tierny na miejscu drugi, Timi Zajc trzeci, Polacy, szósty Kamil Stok, ósmy Dawid Kubacki na razie, a przed nami rywalizacja austriacko-szwajcarska, Manuel Fettner kontra Kilian Payer. Mają potężny ból głowy Austriacy, jak mówią austriacy dziennikarze, koledzy, to jest katastrofa to, co dzieje się w tej chwili z tą reprezentacją, która przecież jest organizatorem Mistrzostw Świata w nartach, w skokach, nie tylko w nartach klasycznych, a więc w Zeppelt. Przecież już niebawem odbędą się te mistrzostwa. Manuel Fettner wczoraj 46. miejsce podczas kwalifikacji. Zaledwie 108 metrów, teraz 121,5 metra, ale odjętych będzie miał 11,2 punktu. No jest Stefan Kraft, który jak gdyby wraca do gry, do tej czołówki. Jest Daniel Huber, który skacze w miarę wysokim poziomie, jest w miarę stabilny. No ale później właśnie Manuel Fettner, który jest taki chimeryczny, gdzieś zaplecze tego pierwszego garnituru austriackich szkoczków, co i tak nie zmienia faktu, że cała reprezentacja podopieczni Andrasa Feldera grają głównie rolę statystów w zawodach Pucharu Świata. Może dzisiaj będzie ten przełom. Stefan Kraft, przecież on prowadzi po skoku na odległość 129,5 metrów. A Kilian Payer jest z kolei zawodnikiem, który nabrał bardzo dużej pewności siebie po znakomitym lecie. O tym wspominaliśmy, Przemek, wielokrotnie przecież podczas tego sezonu już. Zawodnik, który radzi sobie bardzo dobrze. Wczoraj przecież piąte miejsce podczas kwalifikacji. Tutaj możemy spodziewać się dalekiego skoku i skacze świetnie Kilian Payer. Zadowolony, bowiem mimo tego, że będzie miał odjętych 10,6 punktu za wiatr, 127 metrów, to jest bardzo dobra odległość. Także znajduje uznanie w oczach sędziów. 144 stopnie ten kąt otwarcia kolan u Kiliana Payera. 1,19, 3 noty 18,5 punktowe. Bez dwóch zdań oczywiście wygrywa Kilian Payer rywalizację z Manuelem Fettnerem. Manuel Fettner z notą 104 punkty wskoczy na czwarte miejsce w gronie Lucky Loserów i zepchnie z piątego tym samym Noriakiego Kasajego, co oznacza, że tego najbardziej doświadczonego Japończyka nie zobaczymy w serii finałowej. No i tak to się przedstawia. Dziewiąte miejsce dla Kiliana Payera. 22 para. Andreas Beringer, mistrz i wicemistrz olimpijski kontra Daniel Huber. Najlepszy w tej chwili z Austriaków, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną turnieju czterech skoczni. Ale zaczyna Beringer, bo był zaledwie 47 w kwalifikacjach. Nie jest w formie mistrz olimpijski ze skoczni tak zwanej normalnej. I ten skok też nie daje wielkich nadziei, aby wygrać tę serię KO. 118,5 metra wobec tych dalekich skoków rywali, wobec tego, co Huber pokazywał podczas serii treningowych, to jest stanowczo za mało. Z 17,5, 18 punktów. Wellinger 39 w Oberstdorfie, 32 w Gapa. Postać numer 2, no, kręci głową Schuster, który no, nie może być zadowolony. Zresztą Wellinger też zadowolony być nie może. No, czeka na to, co zrobi Daniel Huber, a Daniel Huber to jedna z tych nadziei. Kraft prowadzi, a Huber może teraz być gdzieś w pobliżu, bo ten jego skok z serii treningowej 128 metrów szalenie się wszystkim podobał. Zresztą on skacze dosyć stabilnie. W kwalifikacjach 126 metrów. Na wczorajszych treningach też bardzo dobrze. I już jest w powietrzu Daniel Huber. I to był dobry skok. Gdzieś w pobliżu 130 metra. On jest 10 w klasyfikacji generalnej ze stratą 44,9 punktu do Ryoyu Kobayashiego, więc z taką stratą, z jaką Kamil Stok, przepraszam, z jaką Adam Małysz wygrał w 2001 roku cały ten konkurs, największą w historii. No, gdyby tak taki kęs odrobił, ale to oczywiście tylko żarty. 127 metrów Daniela Hubera, oczywiście z łatwością pokonuje Andreasa Wellingera. Noty po 18, większość to nota 18,5 punktu, relatywnie niewiele odjętych, bo tylko 9,5 punktu. Jest w tej chwili ósmy, a to znaczy, że spycha Dawida Kubackiego na dziewiąte miejsce. Wciąż szósty jest Kamil Stoch.
trzech biało-czerwonych będziemy oglądać w serii finałowej. Będziemy oglądać Kamila Stacha, Dawida Kubackiego i Stefana Hule. Przed nami ostatnie trzy pary pierwszej serii. Andreas Schuller za moment zmierzy się z Johanem Andre Forfangiem. Tutaj oczywiście faworyt zdecydowanie to Johan Andre Forfang. Andreas Schuller 55. w klasyfikacji turnieju, zajął 39. miejsce w Garmisch-Partenkirchen. Wczoraj 48. miejsce podczas kwalifikacji, teraz także zbyt mocno na sztorc postawione narty w locie. Błyskawicznie wyhamował prędkość, którą posiadał i stąd też klapnął na 111. metrze, a więc bardzo, bardzo blisko. Z kolei Johan Andre Forfang, 21. w klasyfikacji 67. turnieju, no będzie chciał tutaj powalczyć o podium w tym konkursie. Wczoraj podczas kwalifikacji 127,5 metra, dzisiaj nieco słabiej, 116,5 podczas serii próbnej, no ale pamiętamy, co się podczas tej serii próbnej działy, jak mocno wiało, jak wstrzymywano, zerowa belka startowa, już nie ma niżej i z tym musieli radzić sobie zawodnicy, a przede wszystkim jury. Johan Andre Forfang za moment, 23 lata, skoczek pochodzący z Trondheim, zwycięstwo i drugie miejsce w Niżnym Tagile, czwarty w Engelbergu, dziewiąty w Rudze, sporo miejsc w czołowej dziesiątce. Mocny wiatr pod narty, prawie 1,3 metra na sekundę. Nisko nad zeskokiem i to nie jest dobry skok Johana Andre Forfanga. Oj, myślę, że on sam będzie zawiedziony, bowiem spodziewał się dużo lepszego, tylko 119,5 metra, a więc bardzo blisko tak naprawdę skacze Johan Andre Forfang, patrząc w kontekście jego możliwości, potencjału, jakim dysponuje ten zawodnik, a dodatkowo będzie miał odjętych aż 12,5 punktu za wiatr, co oznacza, że w tym konkursie Johan Andre Forfang raczej w rywalizacji o czołowe miejsca liczyć się nie będzie. 119,97 metra, dopiero 28 miejsce Johana Andre Forfanga. I przedostatnia para pierwszej serii, Andreas Alamomo, 49 w kwalifikacjach kontra wice lider kwalifikacji Roman Kołdelka, Czech w wyśmienitej formie, formie rosnącej, 11 w Oberstdorfie, 4 w Gapa i 5 w klasyfikacji generalnej turnieju. Popatrzmy najpierw na Fina Andreasa Alamomo. On tutaj raczej jest statystą w tej walce. Oddaje całkiem przyzwoity skok, powiedzmy sobie. Przypomnijmy, dzisiaj 108 metrów na treningu, a teraz 115,5 metra, no ale spodziewamy się, że Roman Kołdelka, który swoją sylwetką w locie, swoją nienagannym stylem przypomina mi trochę Jakuba Jandę i którego forma naprawdę jest świetna. No porównajmy, on jest w tej chwili piąty, przed tym konkursem był piąty, za Dostiernena tracił 5,3 punktu, do naszego Kamila, przepraszam, do Dawida Kubackiego tracił 7,8 punktu. No więc to ważny również dla nas jest skok. Co zrobi Roman? Jak to będzie względem osiągnięcia Kamila Stocha? No i względem Dawida Kubackiego. Roman Kołdelka zatem. No i patrzmy. Świetna sylwetka i to jest skok nie tak daleki, jakbyśmy się spodziewali po jego skokach próbnych. 10,7 punktu odjęto mu, 123 metry, a więc Roman Kołdelka przegra na pewno ze Stejernenem i to znacznie. Przegra z Kamilem Stochem i przegra z Dawidem Kubackim i to jego piąte miejsce będzie zagrożone jeszcze przez Timiego Zajca, a więc po tej piątym skoku w całym turnieju czterech skoczni Roman straci noty 18,5. Oczywiście pokonuje Andreasa Alamomo, ale to nie było jego głównym, w każdym razie nie jedynym celem. W tej chwili Roman Kołdelka będzie miał 109,6 punktu, więc to będzie gdzieś tam pozycja w granicach 16. 17 jest, dopiero 17 Kołdelka. To, o czym mówiliśmy, konkurs w Garmisch-Partenkirchen w Innsbrucku, to jest ten konkurs, który może wywrócić klasyfikację. Ostatnia para z udziałem Joju Kobayashiego. Najpierw Clemens Leitner, a więc 50. skoczek wczorajszych kwalifikacji. Dzisiaj Clemens Leitner w serii próbnej nie przekroczył 100 metra, ale później będziemy pasjonować się skokiem Joju Kobayashiego. No i Leitner, tak jak można było przewidzieć, ląduje stosunkowo blisko. Clemens Leitner to jest 20-letni skoczek, który w zawodach Pucharu Świata
w ubiegłym sezonie debiutował, zajmując właśnie tu w Innsbrucku 29 miejsce. No teraz 115 metrów Clemensa Leitnera spowoduje, że będzie mógł najprawdopodobniej już się spakować, bo w serii finałowej go nie będziemy oglądać. Wszystko wskazuje na to, że z grona Lucky Loserów awansuje dwóch Austriaków, Aschenwald Fettner, dwóch Niemców, Siegel i Bellinger i ten zwycięzca tego grona, więc Jewgeni Klimow, jeżeli mówimy o Lucky Loserach. No ale teraz Yoyu Kobayashi, lider klasyfikacji generalnej 67. turnieju czterech skoczni, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Serie treningowe, seria kwalifikacyjna, seria próbna dzisiaj koncertowo wykonana przez Japończyka. Popatrzmy. Yoyu już w powietrzu. Ładny lot. Jakżeż daleko, jak niesamowicie daleko. I po prostu pryskają marzenia w tym momencie innych o tym, by zagrozić Yoyu Kobayashiemu w walce o zwycięstwo. 136,5 metra to odległość uzyskana przez reprezentanta Japonii. To jest tylko 1,5 metra bliżej od rekordu skoczni. Będzie miał odjętych 11,2 punktu. Noty od sędziów 19,5, 19,5. Cztery takie noty i jedna dziewiętnastka. On ich tym jednym skokiem dosłownie znokautował. Skacze niewiarygodnie. Rozmawiałem dzisiaj przed konkursem ze Svenem Hanawaldem. Mówię: Sven, jak ty oceniasz szansę na to, by Jeriolu wygrał wszystkie cztery konkursy? I Sven powiedział: nie patrz na różnicę punktową z Eisenbichlerem. Patrz na to, jak skacze Kobayashi. A on skacze w tej chwili w zupełnie innym świecie. Skacze w zupełnie innej lidze i z radością wspólnie z Kamilem powitamy go w gronie, w tym elitarnym gronie tych, którzy wygrają cztery konkursy Pucharu Świata. 137 punktów Yoyu Kobayashiego po tym pierwszym skoku. To jest niewiarygodna przewaga nad rywalami po pierwszej serii konkursowej. O 10,2 wyprzedza Stefana Krafta. O 13,5 Andreasa Stierena. Kamil Stoch, który jest siódmy, traci do Yoyu Kobayashiego 17,8 punktu. Proszę zobaczyć, oto klasyfikacja po pierwszej serii. Markus Eisenbichler stracił za jednym zamachem 23 punkty do Yoyu Kobayashiego, a tracił dwa punkty i 0,3. To natychmiast zmienia cały układ. Oczywiście Eisenbichler jeszcze utrzymuje się na drugim miejscu, ale na trzecie wskakuje Andreas Stiernen. Dawid spada z trzeciego na czwarte. Piąty jest Timi Zajc, szósty Kamil Stoch. Tak to wygląda w tej chwili. Na to wygląda, że tak wygląda. Spadł Romek Kołdelka. Też jeżeli chodzi o takie spadki i wzrosty, a to już jest... A to jest druga dziesiątka, ale to jest oczywiście druga dziesiątka, proszę Państwa, tej pierwszej serii, czyli piątej serii całego turnieju. Stefan Hula, także będziemy oglądać go w serii finałowej, a więc przypomnijmy raz jeszcze, Kamil Stoch na miejscu siódmym, Dawid Kubacki na miejscu dziesiątym i Stefan Hula na miejscu 29. Z pięciu biało-czerwonych, których oglądaliśmy w pierwszej serii konkursowej, trzech awansowało do finału. Na siódmym miejscu Kamil Stoch, który, tak jak wspominałeś, w klasyfikacji turnieju po pięciu, o ile dobrze liczę, tak, po pięciu ocenianych seriach jest w tej chwili na szóstym miejscu o 0,8 punktu za będący na piątym miejscu Timi Zajcem. A Kamil Stoch w tej chwili, będąc na szóstym miejscu, traci do Ryoyu Kobayashiego w klasyfikacji turnieju 49,9 punktu. Niestety bez Piotrka Żyły, bez Kuby Wolnego w serii finałowej. No tak, teraz te 25 punktów i 0,1 jeszcze nad Eisenbichlerem, 38,9 nad Stiernenem, to właściwie no niemal zamyka sprawę. Oczywiście będą jeszcze trzy serie, druga tu, na Bergizel, no i dwie w Bischofshofen, ale ta przewaga Yoyu Kobayashiego wreszcie przełożyła się również na punkty, bo czuliśmy ją w klasie, w sposobie oddawania skoków, ale teraz matematyka ją jakoś potwierdziła. A teraz chwila przerwy na to, by złapać może taki głębszy oddech i później wielki finał rywalizacji na Bergizel, więc przenieśmy się teraz do naszego studia. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight.